co zastanawiamy się nad tym, co to tak naprawdę jest godność. Czy godność to życie długie, w zdrowiu i w dostatku? Wydaje mi się, że godność to przede wszystkim ważność życia. W odniesieniu do dziecka wszystko tak naprawdę sprowadza się do miłości. Tej miłości bezwarunkowej. Dla każdej kobiety czas bycia w ciąży jest bardzo wyjątkowym, ale też bardzo indywidualnym przeżyciem. Buduje się już w większości kobiet bardzo wyraźna więź emocjonalna z dzieckiem. I najczęściej już bardzo szybko to dziecko, które noszą w swoim łonie, staje się dla nich bardzo realnym dzieckiem. Radość, oczekiwanie, ale też zagubienie i niepewność. To silne emocje odczuwane przez kobiety spodziewające się dziecka. Każda pozytywna informacja na temat przebiegu ciąży jest dla nich największym szczęściem. Niewielkie problemy budzą silne obawy. W chwili, gdy przyszła matka dowiaduje się, że ciąża jest poważnie zagrożona, otwiera się przed nią bezmiar rozpaczy. Każda trudna czy zła diagnoza w trakcie ciąży jest szczególnym doświadczeniem, myślę, zarówno dla przyszłej mamy, ale również i dla lekarzy. Z jednej strony lekarze traktują ciążę jako pewien stan fizjologiczny, do którego podchodzą jak gdyby w sposób medyczny. Mówią o płodzie, operują różnymi medycznymi terminami. A często próbują unikać takiej refleksji, że dla kobiety, którą badają, to nie jest już płód, nie wiem, który ma miesiąc czy dwa miesiące, ale że bardzo często jest to jej dziecko i że każdą informację, którą jej przekazują, ona przeżywa w sposób szczególny. Dzięki rozwojowi medycyny dla wielu kobiet istnieje jednak nadzieja na szczęśliwe macierzyństwo. Perinatologia to zupełnie nowa dziedzina medycyny i właściwie trzeba powiedzieć, że ona obejmuje czas prekoncepcyjny u kobiety ciężarnej, obejmuje czas ciąży, obejmuje wszystkie problemy okołoporodowe, okresu pourodzeniowego i właściwie problemy obejmujące noworodka i niemowlę do pierwszego roku życia. W związku z powyższym, chcąc zbliżyć te wszystkie problemy, ponieważ żeby ująć całościowo problematykę ciąży i pokazać, że wszystkie te problemy są ze sobą związane, dlatego powstała nowa dziedzina perinatologia, obejmująca całościowo te wszystkie zdarzenia, które występują w tych okresach wymienionych przeze mnie. Naturalnie cała diagnostyka prenatalna, która została zaproponowana i przyjęty standard postępowania diagnostycznego, obejmuje właściwie kilka procedur, bo tutaj przed pierwszym badaniem prenatalnym, badaniem ultrasonograficznym, nazywanym badaniem genetycznym, bardzo istotny jest wywiad, ponieważ musimy wiedzieć, czy występowały problemy przed zajściem w ciążę, jakiego typu były to problemy, czy występowały wady rozwojowe, czy w poprzednich ciążach występowały wady uwarunkowane genetycznie. To wszystko przybliża nam i stwarza te czynniki ryzyka, które niewątpliwie w kalkulacji nowego ryzyka w tej nowej ciąży musimy wziąć pod uwagę. Podczas tego pierwszego badania widzimy już strukturalne, dobre zarysy płodu i możliwość oceny markerów ultrasonograficznych daje nam kwalifikację do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. I po włożeniu tych wszystkich informacji i danych robimy kalkulację ryzyka wystąpienia tych nieprawidłowości uwarunkowanych genetycznie. W zależności od wysokiego bądź niskiego ryzyka kwalifikujemy ciężarne do inwazyjnych technik, czyli do pobrania płynu owodniowego, czyli wykonania amniopunkcji genetycznej, bądź biopsji tropoblastu, CVS-u, czyli pobieramy kosmki do hodowli genetycznej. Bywają jednak przypadki, gdy medycyna nie jest w stanie mierzyć się z błędami natury, a diagnoza choroby genetycznej dziecka jest nieodwracalna. Życie rodziny oczekującej jego narodzin zmienia się wtedy diametralnie. Wtedy, kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć o tym, że dziecko jest nieuleczalnie chore,
To jest chyba najbardziej trudna chwila, nie tylko dla tych rodziców, ale także dla lekarza, który musi potrafić przerwać to szczęście, skierować rodziców na rozważania o śmierci. Jest kilka takich podstawowych zasad. Na pewno w każdej sytuacji niezbędne jest zapewnienie intymnej atmosfery. Jakkolwiek dzieje się to często, to niezwykle trudne jest doświadczenie, kiedy taką bardzo poważną, złą diagnozę otrzymują rodzice na korytarzu, w jakiejś takiej przestrzeni, w której nie mogą przez chwilę pobyć sami, albo po prostu otrzymują wyniki, mają sami jak gdyby sobie poradzić z rozszyfrowaniem, o co w tych wynikach chodzi, zanim dotrą do następnego specjalisty. W każdym razie, kiedy lekarz informuje matkę, powinien być przygotowany na to, że ta informacja szczególnie ją dotknie, w tym sensie, że prawdopodobnie zareaguje na nią pewnego rodzaju szokiem. Stopniowe dawkowanie tej informacji na pewno jest doskonałym sposobem, ponieważ najpierw mówimy, że są markery nieprawidłowe i to nie zawsze musi się pokrywać z prawdziwym błędem kodu genetycznego takiego maleństwa. Mamy ten czas, to przygotowanie. Ta faza szoku uniemożliwia im w pełne zrozumienie i usłyszenie informacji, które przekazuje im lekarz. Bardzo często nie pamiętają kobiety tego, co tak naprawdę lekarz powiedział, koncentrując się najczęściej na kilku najistotniejszych słowach, które dla nich coś oznaczają, z reguły coś bardzo dramatycznego i trudnego. Wiele mam wspomina tak naprawdę jedno czy dwa niefortunne zdania, które padały w czasie tych pierwszych rozmów. One są czasami bardzo okrutne, typu, no z tego to już chyba nic nie będzie. To jest chyba najgorsze, co może usłyszeć mama czy rodzice w czasie badania, czy jednego, czy kolejnych badań w ciąży. Informowanie kobiety jest procesem. Nie można zakładać, że w jednej rozmowie my przekażemy wszystkie informacje. Tak jak powiedziałam, kobieta reaguje tak jak na straty, w związku z tym te zmiany emocji, jakie następują w wyniku usłyszenia informacji, są bardzo ogromne. Po szoku, o którym mówiłam, pojawia się moment konfrontacji z tym, co usłyszałam, bardzo często rozpaczy i smutku. Potem pojawia się rodzaj niezgody i niedowierzania, zanim pojawi się w ogóle taka możliwość, że mogę zacząć brać pod uwagę te informacje, które słyszę i poważnie się do nich ustosunkowywać. Kobiety bardzo często nie rozumieją już od pewnego momentu, co mówi lekarz, a jeżeli rozumieją, to nie są w stanie zapamiętać. W związku z tym lekarz powinien sobie zdawać na każdym etapie przekazywania tych informacji, zdawać sobie sprawę z tego, że to jest proces, który wymaga powtarzania pewnych rzeczy, wyjaśniania, być może kilka razy. Myślę, że jako pacjentka i mama, która jeszcze całkiem niedawno była w ciąży, mogłabym powiedzieć, że najbardziej bym oczekiwała, żeby w pełni profesjonalnie poinformował mnie o różnych możliwościach. Żeby w tym przekazie było jak najmniej oceniania, jak najmniej sugerowania jakiegoś rozwiązania, a jak najwięcej informacji, że może pani zrobić tak, albo tak, albo tak. Proszę się zastanowić, proszę podjąć decyzję, proszę dać sobie kilka dni na tę decyzję. Myślę, że to jest w moim osobistym odczuciu takie clue rozmowy z pacjentem. Każda nadzieja, którą się buduje dla takiej ciężarnej, czyli w sytuacji, kiedy możemy podjąć terapię płodu, większość z nich, prawie 100%, w momencie, kiedy ja proponuję przy danych nieprawidłowościach, że podejmiemy terapię, która jest w stanie zmniejszyć skutki danej nieprawidłowości rozwojowej czy choroby płodu, one chwytają się tego bardzo, ponieważ jest to stworzenie kolejnej szansy dla tego chorego dziecka. Dzisiejsza medycyna daje ogromne możliwości ratowania dzieci jeszcze w łonie matki. Dla wielu kobiet to ogromna, nieraz jedyna szansa na macierzyństwo. Bywają jednak przypadki, gdy dla nieodwracalnie uszkodzonego płodu nie ma ratunku.
Z doświadczenia wiadomo, że praktycznie każda taka para rodziców w obliczu nieuleczalnej choroby dziecka prowadzącej do śmierci dostaje propozycję przerwania ciąży. Używa się różnych argumentów. Jednym z argumentów jest taki argument matczyny, że nie ma sensu dalej ciągnąć ciąży, nadwyrężać organizmu matki, lepiej załatwić sprawę jak najszybciej, przerwać ciążę, zapomnieć i za kilka miesięcy zdecydować się na kolejne dziecko. Każda matka musi wiedzieć o tym, że jeżeli dziecko jest trwale i nieodwracalnie uszkodzone, każda może podjąć swoją indywidualną decyzję dotyczącą kontynuowania tej ciąży. To właśnie matka, czy matka i ojciec, czy rodzina podejmuje taką decyzję. Na lekarzu spoczywa ogromna odpowiedzialność, żeby moment przekazania tej informacji był możliwie najdelikatniejszy. I w momencie, kiedy rodzice otrzymują informację o ciężkiej chorobie, no, bardzo często niestety przez cały czas jeszcze w naszym kraju są pozostawieni sami sobie z tą diagnozą. I brak jakiegokolwiek zapewnienia o wsparciu dla nich i dla dziecka jakby warunkuje tą decyzję i decydują się na terminację ciąży. W przypadku aborcji praktycznie rzecz biorąc zawsze występuje takie zjawisko jak zespół poaborcyjny. Przerwanie życia zawsze wiąże się później z konsekwencjami psychicznymi. I najczęściej jest tak, że matki nie są o tym informowane. Warto wyraźnie zaznaczyć, o czym wie niewiele osób, że kobiety, które otrzymały najgorszą diagnozę dotyczącą nienarodzonego dziecka, mają oprócz aborcji inną możliwość. Hospicja perinatalne pierwsze zaczęły powstawać w Stanach Zjednoczonych. Tam zaczęto traktować płód jako pacjenta i w pewnym momencie pojawiła się taka refleksja, co z tymi małymi pacjentami, najmłodszymi pacjentami, czyli z dziećmi, które mają się urodzić, a które są nieuleczalnie chore. I Amerykanie z racji swojej wrodzonej odwagi i takiej dużej wyobraźni zaproponowali, że może ideę opieki paliatywnej i medycyny paliatywnej przesiać na grunt perinatologii. I może dla tych rodzin, które decydują się donosić ciążę i nie terminować jej, zaproponować im takie rozwiązanie. Skierowanie do hospicjum perinatalnego jest możliwe w każdym momencie ciąży. Nawet w trakcie pierwszego badania, kiedy tylko pojawia się wątpliwość co do tego, czy dziecko jest zdrowe. Pomoc w hospicjum perinatalnym jest bezpłatna. Faktycznie procedura zgłoszenia pacjentki do hospicjum perinatalnego nie wiąże się z żadnymi procedurami czy obciążeniami dla lekarza. Można sobie zadać takie pytanie, co właściwie hospicjum jest w stanie zrobić, w jaki sposób pomóc, jeżeli tak naprawdę tego dziecka nie ma jeszcze na świecie, jeżeli nie urodziło się. Okazuje się, że tak naprawdę bardzo wiele można zrobić. To jest przede wszystkim wsparcie, to jest pomoc psychologiczna, to jest zrozumienie choroby i wiedza na temat choroby, która została rozpoznana. Czasem kontakt z innymi rodzicami, którzy przeżyli podobną sytuację, bo nikt inny nie może tak dokładnie zrozumieć rodziców jak ktoś, kto przeżył podobną sprawę. Zarówno mama, jak i cała rodzina mogą korzystać z opieki i wsparcia hospicjum perinatalnego przez cały okres ciąży, bez względu na to, jak ta ciąża przebiega. Jeśli nawet diagnoza się potwierdzi i urodzi się dziecko z poważną wadą, tak zwaną nieuleczalną, wadą letalną, to ta rodzina zostaje otoczona opieką w hospicjum. Co daje kobietom walka o każdą chwilę z dzieckiem, któremu natura odmawia szans na życie? Czy potrafimy to zrozumieć? Bardzo często może być zaskoczeniem dla lekarzy taka determinacja i zdecydowanie kobiety zrobienia wszystkiego, żeby dziecko jednak dotrwało do końca ciąży i żeby mogło się urodzić. Wtedy, kiedy mam w swojej pamięci obraz dziecka,
kiedy mam w swojej pamięci to, że je przytulałam, kiedy mam w swojej pamięci to, że towarzyszył mi wtedy mój mąż, byliśmy razem, kiedy mam w pamięci, że byli moi rodzice, kiedy mam świadomość, że moja rodzina tak naprawdę zobaczyła moje dziecko, więc ono w pełni do niej przynależy, pozwala inaczej przeżywać żałoby. Można zaplanować poród, można zaplanować to wszystko, co tak naprawdę jest istotne. Powitanie, spotkanie z rodziną, chrzest, pamiątki, zdjęcia i pożegnanie. Nasze działania, które wdrażamy, przede wszystkim działania medyczne, też służą temu, by nie uprawiać terapii uporczywej, nie uprawiać terapii daremnej, czyli takich czynności medycznych, które nie służą jakości życia dziecka, tylko przedłużają jego cierpienie. Należy skoncentrować się na tym, jaka jest relacja między tym dzieckiem a rodzicami, na miłości. Jedna z matek, która zanim doszło do urodzenia dziecka z wadą letalną, straciła kilkoro dzieci w wyniku naturalnych poronień. Powiedziała mi kiedyś wtedy, że najtrudniejsze dla niej było to, że z tamtymi dziećmi nie mogła się pożegnać. Że nie było takiego momentu, kiedy mogła je wziąć w ramiona, powiedzieć im, jak bardzo są dla niej ważne, jak bardzo je kocha i pożegnać się z nimi. Dlatego pojawienie się tego ostatniego dziecka, chociaż tak naprawdę na niecałą dobę, było dla niej bezcenne. Sama pamiętam, jak towarzyszyłam rodzicom w żałobie po dziecku, które urodziło się właśnie z wadą letalną. I nie zapomnę tego, jak oboje opowiadali o tym okresie ciąży, jak dla nich ważne było, że mogą tyle miłości i tyle z siebie dać swojemu dziecku. Jak ważny dla nich był ten dzień, jeden dzień, z którym było ich dziecko razem z nimi. I jak ważne jest to, że mogli przez chwilę je trzymać na swoich rękach. Nieraz sobie zadajemy pytanie, co to znaczy tak naprawdę godne życie? Co to jest godność? Mówimy o tym, że życie powinno być godne, walczymy o godną śmierć. Czy zawsze godne życie to jest życie długie w zdrowiu i w dostatku? Tak naprawdę nie do końca o to chodzi. Jeżeli weźmiemy to w odniesieniu do dzieci, to tak naprawdę godność to jest miłość. Ta miłość, która w dziecku jest sama w sobie i ta miłość, którą dziecko mogą obdarzyć rodzice. Kiedy towarzyszę rodzicom, kiedy ich wspieram, kiedy pomagam im rozumieć emocje, które się w nich pojawiają, tak naprawdę prowadzą ich rodziców w kierunku pełnego pożegnania. Moje wieloletnie doświadczenie pokazuje, że dopiero kiedy się z kimś lub z czymś naprawdę pożegnam, mogę stworzyć miejsce na coś nowego. Zawsze kiedy pojawia się pacjentka w ciąży z poważnym podejrzeniem lub potwierdzoną diagnozą wady letalnej u nienarodzonego dziecka, należy ją przekazać pod opiekę hospicjum perinatalnego. Zostanie tam objęta wraz z całą rodziną profesjonalną opieką psychologiczną. Nie jest potrzebne skierowanie. Dla każdego z nas wolność wyboru jest podstawą naszej tożsamości, zwłaszcza najcięższych momentów naszego życia. Prawo do walki o dziecko ma każdy rodzic.